wojnie przypomina tylko ten szczegół architektoniczny. Gdy w powietrzu panuje spokój, można prowadzić lekcje zgodnie z programem. W szkołach demokratycznego Wietnamu nauka odbywa się prawie normalnie. Ale wystarczy sygnał alarmu. W tym kraju, aby żyć, trzeba umieć kryć się przed amerykańskimi bombami. Opracowano stały system rowów i podziemnych schronów. Wiemy jednak, że mimo tych zabezpieczeń często i dzieci padają ofiarą pirackich nalotów. I nie zawsze ma kto wrócić do porozrzucanych w pośpiechu książek i zeszytów. Przeciwko barbarzyństwom wojny w Wietnamie rozlegają się protesty we wszystkich krajach świata. Manifestacja księży i teologów ewangelickich w stolicy Niemiec Zachodnich. Kto popiera tę wojnę, zdradza Ewangelię, głoszą transparenty. Należy jednak wątpić, czy szlachetne apele znajdą zrozumienie w Bonn, zwłaszcza po ostatnich zmianach w rządzie NRF. W gmachu bońskiego parlamentu ceremonia zaprzysiężenia członków nowego gabinetu. Główne jego postacie to były szef opozycji Willy Brandt i Franz Josef Strauss, na razie minister finansów. Nowi ministrowie proszą Boga o pomoc w budowie Niemiec Zachodnich, demokratycznych i pokojowych. Podkreślają w wywiadach prasowych, że ich jedynym marzeniem jest przyjazna współpraca ze wszystkimi sąsiadami i wzmocnienie znanych uczuć sympatii, jakimi cieszy się NRF w całej Europie. Strauss chwilowo za plecami kolegów. Na pierwszy plan wysunięto polityków mniej osławionych, choć jak się okazuje, sam kanclerz Kissinger też ma chwalebną przeszłość. Był on nie tylko członkiem partii hitlerowskiej, ale również odpowiedzialnym pracownikiem goebbelsowskiego aparatu propagandy. Niewątpliwie fachowiec wysokiej klasy to wszystko, co można dobrego powiedzieć o nowym kanclerzu. Wśród gór beskidzkich, we własnym pięknym domu w Mikuszowicach, zamieszkali na starość śląscy nauczyciele emeryci. Z inicjatywy władz wojewódzkich stworzono dla nich azyl spokoju i niezależności od skomplikowanych często stosunków rodzinnych. Ludzie, którzy całe życie poświęcili wychowaniu młodzieży i walce o polskość Śląska, znaleźli tu warunki sprzyjające zasłużonemu odpoczynkowi. Nie czują się zapomniani, pilnie śledzą bieg wydarzeń, czytają i komentują. Mogą śmiało powiedzieć, że jesień upływa im wśród kwiatów. Tu nie wystarczy stwierdzić po prostu pierwsza krzyżowa z kwiatkiem. Trzeba wszystko naukowo uzasadnić. Również przyszli pracownicy piekarnictwa nie zadowolą się stwierdzeniem, że mąka stęchła. Potrafią wykonać mikrobiologiczną analizę tego przykrego faktu. W ten sposób Warszawska Szkoła i Technikum Przemysłu Spożywczego wychowuje kadrę fachowców, których nie zadziwią największe cuda tej branży. Rośnie pokolenie odnowicieli dawnej sławy polskich wędlin. Może właśnie oni uwolnią nasze piwo od smaku ścierek moczonych w odcie. Może dzięki nim bułki zaczną znów chrupieć jak za czasów feudalnych. Młodzi, ratujcie nasze żołądki. Warszawski plastyk i fotografik Lech Wilczek pracuje nad nowym cyklem zdjęć ze świata zwierząt. Towarzyszy mu wiernie asystentka Kirusia.
Tym razem obiektyw obserwuje życie podwodne. Dzięki umiejętnym ustawieniom i podświetleniom akwarium wygląda jak głębiny Morza Karaibskiego, a poczciwe domowe rybki jak oceaniczne potwory. Wśród albumów pana Wilczka jest również jeden poświęcony krewnym kirusi. Jako samiczkę Szopa Pracza wypada chyba nazwać ją Szopką Praczką. Kirusia odnosi się do swego szefa z typowo kobiecą nieufnością. Jeszcze niespokojne. Pułkownik Przymanowski wymyślił czterech pancernych i psa, a redaktor Zimiński powiększył ich liczbę do 13 tysięcy. Oto jedna z ochotniczych załóg telewizyjnego klubu pancernych. Oczywiście musi być i pies. Uwaga! Rozpoczynamy natarcie. Zadania bojowe małych czołgistów oparte są na starych, dobrych zasadach harcerskiej pracy wychowawczej. Program dobrych uczynków zyskał na atrakcyjności dzięki zastosowaniu hełmofonów i innych współczesnych rekwizytów. Rozkaz specjalny Sztabu Generalnego. Każda załoga zajmie się sprawami mieszkaniowymi zaprzyjaźnionego psa. Ach, żeby Szarik mógł to zobaczyć i ocenić. Dziś w młodzieżowej kawiarni Uśmiech program, jakiego jeszcze nie było. Coś szybszego od Big Beatu i mocniejszego od kawy. W imię propagandy sportu najlepsi floreciści Polski i Francji zgodzili się rozegrać mecz międzypaństwowy między stolikami wśród przypadkowej publiczności. Walczyło po czterech zawodników systemem każdy z każdym. Elegancki sport szermierczy doskonale mieścił się w tej kameralnej atmosferze. Francuzi, podnieceni niezrównanym zapachem sławnej kawy Super, uzyskali szybko przewagę i zwycięstwo 10-6. Kibicom bardzo przypadł do gustu sportowy eksperyment, ale przed podobną próbą z boksem już byśmy się zawahali. Wierni swej nazwie łódzcy trubadurzy ruszyli w lód jak ich historyczni poprzednicy. A w Łodzi w lód to znaczy na Piotrkowską.